Cześć, ja jestem Kuba i witam Cię w kolejnym odcinku z podsumowania tygodnia ze świata MMA. Zanim przejdziemy do wiadomości, nie zapomnij zasubskrybować oraz wbić na mojego Instagrama, który właśnie wyświetla Ci się na ekranie. Jesteście gotowi? No to zaczynamy! Od razu zaczniemy od grubego tematu, który obiegł cały świat. Z 6 marca na 7 Jan Błachowicz podszedł do pierwszej obrony pasa mistrzowskiego wagi półciężkiej. Od razu na pierwszą obronę dostał zawodnika, który posiadał nieskazitelny rekord 20 do zera Izraela Adesanie. Tajemnicą to nie jest, że Janek do tej walki wychodził jako zdecydowany underdog. Wielu ludzi z branży go na starcie skreślało i od razu wstawiali na przegranej pozycji, mimo iż to Izrael wchodził do jego piaskownicy. Po ciężkich 25 minutach walki przeciwko Izraelowi Jan Błachowicz obronił pas Miszczowski przez jednogłośną decyzję sędziów. Sędziowie głosowali 2 razy 49 do 45 oraz 49 do 46. Po walce dowiedzieliśmy się, iż następnym rywalem Polaka w obronie pasa Miszczowskiego wagi półciężkiej będzie Brazylijczyk Glover Teixeira. Rekord zawodowy Glovera wynosi 32 wygrane walki, z tego 18 razy przez nokaut. A jeśli chodzi o przegrane, Brazylijczyk posiada na swoim koncie tylko siedem porażek. Jak sam Janek w wywiadzie po walce powiedział, jego następna obrona pasa mistrzowskiego odbędzie się nie wcześniej jak za pół roku. Janek chce spędzić czas ze swoją rodziną oraz ze swoim synem, który niedawno przyszedł na świat. UFC oficjalnie ogłosiło pojedynek o pas w wagi słonkowej. Aktualna mistrzini Li Zhang podejdzie do obrony pasa mistrzowskiego przeciwko bardzo silnej Rose Namajunas. Pojedynek obu pani odbędzie się już 24 kwietnia na gali UFC 261. KSW na swoich mediach społecznościowych ogłosiło, iż młody, świetny, a zarazem bardzo perspektywiczny zawodnik Patryk Kaczmarczyk, którego rekord zawodowy wynosi 6 wygranych i 0 porażek, oficjalnie podpisał z nimi kontrakt. Patryk w swoim debiucie najprawdopodobniej zmierzy się przeciwko Michałowi Sobiechowi, który na co dzień trenuje w bielskich Berserkerach. MMA Fighting podał informację, iż na czerwcowej gali UFC nasz rodak Marcin Tybura zmierzy się przeciwko Waltowi Harris. Rekord Marcina wynosi 21 wygranych i 6 porażek, natomiast jeśli chodzi o Walta, który należy ponad 7 lat do największej federacji na świecie, jego rekord wynosi 13 wygranych i 9 porażek. Marcin jest aktualnie po serii czterech zwycięstw z rzędu, które zdobył równocześnie w 2020 roku. Swój ostatni pojedynek stoczył 19 grudnia na galii UFC w Fight Night 183, gdzie pokonał Grega Hardego przez TKO w drugiej rundzie. Natomiast Walt nie ma tak kolorowo jak Polak, ponieważ jest on aktualnie po serii dwóch przegranych z rzędu. Harris swój ostatni pojedynek stoczył na gali UFC 254, gdzie przez TKO w drugiej rundzie przegrał przeciwko Aleksandrowi Wolkow. A teraz szybka ciekawostka. Walka Janka Błachowicza, gdy zmierzył się przeciwko Izraelowi Adesania, była transmitowana na Polsat Sport. W jednym momencie tą walkę oglądało ponad 200 tysięcy ludzi w jednym czasie. Świetnie się na to patrzy, że coraz więcej ludzi chętnie zaczyna wstawać na walki Janka, tak samo jak to miało miejsce, gdy Andrzej Gołota walczył w przeszłości w boksie. Na gali KSW 59, która odbędzie się już 20 marca, w otwarciu gali wystąpi dwóch młodych, a zarazem debiutujących w zawodowym MMA zawodników. Pochodzący ze Świętochłowic Cyprian Wieczorek zmierzy się przeciwko Patrykowi Likusowi. Cyprian ma na swoim koncie m.in. tytuł amatorskiego zawodnika roku w latach 2019 oraz 2020. Natomiast jeśli chodzi o patryka, który wywodzi się z zapasów w stylu klasycznym, ten posiada na swoim koncie m.in. podwójne wicemistrzostwo Polski oraz siedmiokrotne mistrzostwo śląska. Ja chłopakom ze swojej strony życzę powodzenia i udanego debiutu. Mateusz Chińczyk Rębecki podpisał kontrakt z grupą menadżerską First Round Management. Grupa na swoim Instagramie napisała. Witamy w naszym zespole Mateusza Rębeckiego. Bez żadnych wątpliwości jest on jednym z najlepszych lekkich w Europie. Legitymuje się rekordem 13-1 i dotychczas pięciokrotnie bronił mistrzowskiego tytułu. Od wielu lat posiada także czarny pas w BJJ, co pozwala mu wykonywać imponujące ataki w klatce. Z tłumą prezentujemy polskiego czempiona, który nam zaufał oraz mamy nadzieję, iż uda nam się go doprowadzić tam, gdzie jego miejsce. Tajemnicą nie jest, iż Chińczyk celuje, by w przyszłości zawalczyć dla największej federacji na świecie, jaką jest UFC. Ta grupa menadżerska prowadzi takich zawodników jak John Jones czy też Jorge Masvidal. Mateusz aktualnie jest mistrzem federacji FEN w wadze lekkiej. Na dziś to by było na tyle. Nie zapomnij zostawić subskrypcji oraz udostępnić ten materiał, aby dotarł do większego grona osób. Jeszcze raz dziękuję, że dotrwałeś do końca. Do zobaczenia w następnym odcinku. Cześć!